Dzień dobry przyjaciele. Dzisiaj głosimy pod urzędem dzielnicy Ursus, tutaj gdzie słynne pociągi były produkowane. Dzisiaj jedzie mój ciągnik zbawienia. Niech się zabiera na niego jak najwięcej osób. Tutaj damy kamerkę. Myślę, że coś tam będzie widać. Ważne, że będzie słychać. Alleluja! Niech będzie wywyższone potężne imię Jezus. Niech będzie wywyższone potężne imię. Kochani, Jezus Chrystus to potężny Bóg. To Bóg, który zamieszkał w sercu każdego człowieka, który zechciał do Niego przyjść, który zechciał uznać swoje życie za nic nieznaczące, który stwierdził, że potrzebuje pomocy. I ja jestem takim człowiekiem, który zrozumiał, że Ewangelia i to, co zrobił 2000 lat temu Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, jest najpotężniejszym dziełem, jakie wydarzyło się w dziejach ludzkości całego wszechświata. Jestem tutaj, kochani, ponieważ jestem człowiekiem, który spotkał się w życiu z Jezusem i który poznał prawdę. Niestety świat, na którym żyjemy, systemy polityczne, systemy religijne, one nas uczą od małego całkowicie innej formy życia. I to już nie jest forma życia. To jest forma, która powolutku, z dnia na dzień, z roku na rok, kieruje człowieka w miejsce śmierci. Dlaczego? Ponieważ 2000 lat temu Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby uratować każdego człowieka bez wyjątku na rasę, bez wyjątku na grzechy, bez wyjątku na ciężar tych grzechów. On przyszedł uratować każdego człowieka i On w taki sposób pokochał człowieka, że mimo że był Bogiem, postanowił przyjść na tą ziemię, aby uratować swoich ludzi. I teraz uratował już każdego, ale dlaczego tak niewielu ludzi jest zbawionych? Dlaczego to w ten sposób wygląda, że w tych czasach dzisiaj ludzie się boją, ludzie nie są pewni tego, gdzie idą, ludzie tak naprawdę są przerażeni, ludzie nie są pewni zbawienia, ale wydeptują ścieżki do kościoła, starają się być dobrymi ludźmi, starają się robić wszystko dobrze, ale niestety są skazani na porażkę z jednego prostego powodu. Jest ich kilka tych powodów, ale najważniejsze z nich są takie, że uczy nas religia od małego, że musimy w jakiś sposób sobie zasługiwać, musimy być jakimiś ludźmi, takimi a takimi. Religia nam to wpaja do głów i mówi nam, żeby osiągnąć zbawienie, trzeba się starać. Niestety, Jezus przyszedł, jak też wiecie, że jest napisane w Biblii, do tych, co się źle mają. Ludzie religijni, wtedy już mu zarzucali, tak zwani faryzeusze, bardzo religijni kapłani, zarzucali mu to, że oni są sprawiedliwi, oni robią to, oni robią tamto, oni się modlą. Ale tak naprawdę oni nie rozpoznali Jezusa, bo oni nie uznali tego, że Go potrzebują. Oni czuli się samosprawiedliwi. I taki sam jest dzisiejszy świat. Ludziom wydaje się, że są niezależni. A tych, którzy mówią wierzę w Boga, wydaje im się, że bycie dobrym uczyni z nich, da im jakąkolwiek przepustkę do nieba. Niestety, każdy człowiek musi uznać to, że urodził się na tym świecie martwy duchowo. Martwy to znaczy potrzebujący Jezusa. Jezus powiedział, że nie ma względu na osobę. On nie ma względu na to, czy jesteś urzędnikiem, czy jesteś alkoholikiem, czy jesteś mordercą albo gwałcicielem. On przyszedł do tych, którzy uznali w swoim życiu, że się pogubili, a każdy się pogubił. I On przyszedł, aby uratować tych, którzy szczerze wezwą Jego imienia. Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z tym prostym poselstwem. Ten świat jest skazany na porażkę i ginie. Pojawiają się jakieś wojny, pojawiają się jakieś wirusy, pojawiają się różnego rodzaju formy lęku. Ale każdy z nas ma możliwość za tego życia zawołać do Jezusa i uznać to, że Go potrzebuje.
Religia nas uczy, że trzeba sobie zapracować, lecz niestety obala to jeden fakt z Biblii, który każdy bardzo dobrze zna. Kiedy był grzesznik, który wisiał obok Jezusa na krzyżu, było ich dwóch. Jeden z nich powiedział: ja tutaj słusznie cierpię, ale ty jesteś Mesjasz i ty zostałeś skazany niesłusznie. Ten złodziej powiedział do Jezusa: ten morderca, wspomnij na mnie, jak będziesz w niebie. A on do niego powiedział: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Obala to cały system, który powstał, cały system wierzeń. Ten człowiek, złoczyńca, uwierzył w ostatnim momencie swojego życia w to, że Jezus jest Zbawicielem i że Go może uratować. To wydarzenie obala również jakiekolwiek czyśćce czy tego typu diabelskie systemy, ponieważ on mu nie powiedział: będziesz ze mną w raju za 1000 albo 100 miliardów lat, jak to mówi religia. On do niego powiedział: będziesz ze mną dziś w raju, dziś. Kochani, ludzie, którym wydaje się, że coś w życiu osiągnęli i że to podoba się Bogu, jest wielkim kłamstwem. Bogu podoba się Jezus i Bogu podoba się każdy człowiek, który przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ja w swoim życiu znalazłem się, każdy ma różną historię. Jedni są urzędnikami, drudzy są profesorami, ale inni są też przestępcami, takimi jakim byłem ja. Znalazłem się w więzieniu w 2014 roku, bo handlowałem narkotykami, okradałem ludzi. Jeździłem do krajów trzeciego świata, takich jak Kolumbia, Wenezuela, aby handlować, aby robić lewe interesy. Ale w 2014 roku, kiedy znalazłem się w więzieniu, zapłakałem nad marnością swojego życia i powiedziałem: Jezus, ratuj mnie, bo ja nie wiem, gdzie idę i nie wiem, co ze mną będzie. Zacząłem czytać to, co wam przed chwilą powiedziałem, że On mnie uratował, że On umarł za moje grzechy. On powiedział: nigdy nie staniesz na sąd, jeśli uwierzysz w to, że ja tą karę śmierci, która należała się tobie, wziąłem na siebie. Ja w to uwierzyłem, popłakałem się i w tym momencie przyszedł do mnie Bóg pod tą celę. Przyszedł i wypełnił mnie w taki sposób, że wymienił moje serce. Ja byłem człowiekiem, który nienawidził ludzi, który cieszył się, kiedy grzeszył, ale kiedy przyjąłem Jezusa i ratunek, mój stan postrzegania wszystkiego, co jest wokół, zmienił się tak diametralnie, że wszystko to, co stare, przeminęło i wszystko stało się nowe. Stałem się nowym człowiekiem, znienawidziłem grzech. Znienawidziłem błąd. Stałem się człowiekiem, który kocha Jezusa i dzisiaj, tak jak do was, głosi wszędzie, gdzie jest to możliwe, ponieważ czasy dobiegają końca. 2000 lat temu, kiedy Jezus umarł na krzyżu, nastały czasy ostateczne. Od 2000 lat Bóg czeka, aż ludzie będą się nawracać i szansę mają ci, którzy za życia przyjmują Go jako Pana i Zbawiciela. Ale zaświadczam wam, nie jestem żadnym przepowiadaczem, ani jakimś śmiesznym, religijnym chłoptasiem, tylko człowiekiem, który się spotkał z Bogiem. I zapowiadam wam, kochani, że to są czasy, gdzie Jezus może wrócić już niebawem. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że Pan Panów i Król Królów wraca. Możesz dzisiaj się z tym nie zgadzać, możesz się śmiać, możesz być na mnie zły, ale chcę ci powiedzieć, że jeśli nie podejmiesz decyzji życia, jeśli nie zamkniesz się w swoim pokoju i nie powiesz: Jezus, ratuj mnie, to nie będziesz uratowany. Zostałeś zbawiony i od ciebie zależy, czy to przyjmiesz jako darmowy dar, czy uniżysz się i uznasz swoje życie za nic nieznaczące bez Jezusa. Nic nie możesz zrobić, aby wejść do nieba, oprócz tego, że przyjmiesz Jego śmierć jako zapłatę za twoje grzechy. Kochani, jestem człowiekiem prostym, bo Bóg mówi w prosty sposób do ludzi, bo to dobry Ojciec, który chce, aby Jego dzieci Go rozumiały i aby każdy był zbawiony. Mówię do was prostym językiem i różnię się tym od religijnych kacyków, że oni mówią słowa i zwroty, które nie do końca rozumiesz. Uczestniczysz w rytuałach, które nie do końca rozumiesz.
Myślisz, że twoja nadzieja jest w pośredniku. Myślisz, że człowiek jakoś wpłynie na Boga i że załatwi ci coś w niebie. Nigdy ci niczego nie załatwi, ponieważ Jezus umarł za każdego personalnie. Personalnie i należy mu się wdzięczność, należy mu się dziękczynienie, należy mu się uznanie i wielki szacunek za to, że cię zbawił. Ale żebyś miał te odczucia, o których przed sekundą powiedziałem, to potrzebujesz narodzić się na nowo. A narodzić się na nowo, to znaczy, tak jak już powiedziałem któryś raz, uznać to, że go potrzebujesz i ogłosić go za zamkniętymi najlepiej drzwiami swojego pokoju Panem i Zbawicielem. Podziękować mu, że cię uratował. Podziękować mu za to, że zrobił to za darmo. Wtedy narodzisz się na nowo, nie własnymi wysiłkami, ale tym, że sam do Niego powiesz, że Go potrzebujesz. Bóg, którego znam, odpowiada tylko na osobiste zawołanie serca, a zawołanie serca, serce to coś, co jest najgłębiej Ciebie. Jeśli staniesz przed Nim i zawezwiesz Jego imienia, będziesz zbawiony, kochani. Ponieważ koniec świata to śmieszny slogan, ale tak naprawdę koniec świata to ma każdy człowiek, który kończy tutaj życie na ziemi i nie przyjąwszy Jezusa jako Pana i Zbawiciela idzie do piekła. Kochani, ja nazywam się Rafał Grodzki. Jeżeli ktoś z was potrzebuje, aby go poprowadzić w modlitwie do zbawienia, chociaż nie potrzebujesz mnie, potrzebujesz się sam zwrócić do Jezusa. Możesz do mnie napisać, możesz do mnie zadzwonić, możesz mnie znaleźć pod imieniem i nazwiskiem, na przykład na Facebooku Rafał Grodzki, służba ewangelizacyjna. Jest również jeszcze jedna dobra nowina. Jeżeli jesteś chory na jakąkolwiek chorobę, możesz zostać przeze mnie uzdrowiony. Uzdrowienie jest 2000 lat temu zapewnione przez Jezusa na krzyżu Golgoty. Uzdrowiłem już nie jedną osobę, jest to dla mnie normalny styl życia, normalne życie chrześcijańskie. Uzdrawianie chorych, uwalnianie zniewolonych z nałogów. Też kiedyś byłem zniewolony, zostałem uwolniony. Mój ojciec był chory na rwę kulszową. To było moje pierwsze uzdrowienie po nawróceniu się. Uzdrowiłem ojca. Był zdziwiony i był w szoku. Zrobiło mu się cieplutko i mówi: ty, nie boli, nie boli. I do dziś go nie boli. I nawrócił się też, zobaczywszy niesamowite działanie Boga. Życzę wam, kochani, tego, abyście wzięli do serca sobie to słowo. Nie pokładali nadziei w człowieku, nie pokładali nadziei w żadnym systemie religijnym, ale pokładali nadzieję w prawdziwym Jezusie Chrystusie i w Jego dziele, które wykonało się 2000 lat temu i które jest najpotężniejsze, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Nie da się przejść obojętnie. On to zrobił dla ciebie. Oto dowód miłości Jezusa do ciebie. Odpowiedz mu na to, a będziesz żył.